Na konferencji Urzędu Zamówień Publicznych poświęconej platformie e-zamówienia i udostępnionych na niej funkcjonalnościom. Konferencja jest organizowana w ramach projektu e-zamówienia elektronicznych publicznych w partnerstwie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa numer 2, e-administracja i otwarty rząd. Działanie numer 2.1, wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Informacje o projekcie e-zamówienia znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce e-zamówienia. Zachęcamy do śledzenia strony głównej urzędu, a także do informacji zamieszczanych na platformie e-zamówienia w zakładce aktualności. Kilka informacji organizacyjnych na temat naszej dzisiejszej konferencji. Będzie ona podzielona na kilka paneli. Rozpoczniemy takim panelem, w którym przyjrzymy się samemu procesowi, projektowi budowy platformy e-zamówienia. W kolejnym omówimy kwestie związane z rejestracją kont, szeregiem uprawnień, a także rejestracją postępowań, by w kolejnej części skupić się na module ofert i wniosków z perspektywy zamawiającego. Później przyjrzymy się zagadnieniu przygotowania formularza ofertowego oraz IEC, a w dalszej kolejności pojawi się temat ogłoszeń unijnych, SND-a oraz sprawozdań rocznych. W trakcie trwania naszej konferencji cały czas mogą Państwo formułować pytania za pośrednictwem czatu. Ten czat oczywiście, tak jak w trakcie poprzednich konferencji, jest moderowany. Dodatkowo nagranie z naszej dzisiejszej konferencji będzie dostępne na profilu urzędu na platformie YouTube. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube, gdyż tam znajdują się również nagrania z poprzednich konferencji dotyczących właśnie platformy e-zamówienia. Myślę, że to tyle tych informacji organizacyjnych. Przejdziemy do pierwszej części naszego wydarzenia, a więc podsumowania realizacji budowy platformy e-zamówienia. Mam zaszczyt gościć w studiu pana prezesa Huberta Nowaka, prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, pana Krzysztofa Fijołka, dyrektora generalnego UZP, a także pana Piotra Biłasa, kierownika projektu e-zamówienia. Przejdę, myślę, od razu do pytań, żeby tutaj jak najwięcej czasu, żebyśmy mogli poświęcić na to, aby tutaj ciekawe rzeczy opowiedzieć naszym słuchaczom i widzom. Zacznijmy może od takiego pytania przekrojowego. Jesteśmy na finiszu tego projektu budowy. W związku z tym takie pytanie, dlaczego urząd w ogóle zdecydował się rozpocząć projekt budowy platformy e-zamówienia? Dzień dobry Państwu. Michale, dziękuję Ci za takie pytanie rozgrzewkowe. Szanowni Państwo, myślę, że rozmawiając w ogóle o potrzebie podjęcia elektronizacji w systemie zamówień publicznych w Polsce, pierwsza rzecz, którą musimy sobie przypomnieć, bo o niej już na pewno zapomnieliśmy, że kilka lat temu dyrektywy zamówieniowe unijne wprowadziły obowiązek prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w sposób elektroniczny. Data wejścia w życie tego obowiązku, czy sposób wejścia w życie tego obowiązku był przesuwany, był zmieniany, był różnie określany przez poszczególne kraje. Natomiast dla nas pierwszym takim terminem końcowym była data 18 października 2018 roku, a więc 4 lata temu zaistniała dla nas taka kluczowa potrzeba zabezpieczenia narzędzi do prowadzenia tychże elektronicznych zamówień w Polsce. I biorąc pod uwagę z jednej strony wymóg przepisów prawa unijnego, który nakładał na nas ten obowiązek, z drugiej strony biorąc pod uwagę, iż z tym obowiązkiem unijnym został skorelowany jedno z zadań, które zostało nałożone na prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a to zadanie polegało na tym, żeby prezes wspierał działania elektronizacyjne w obszarze zamówień publicznych. Zastanawialiśmy się, jak możemy wpłynąć na to, żeby te elektroniczne zamówienia po prostu zafunkcjonowały i żeby te elektroniczne zamówienia powodowały pewną synergię dla systemu zamówień publicznych. W związku z tym podjęliśmy pierwszy projekt, który się udało zrealizować, to była budowa mini-portalu. Ten mini-portal wystartował 18 października 2018 roku i to był taki mały projekt, który sprawił, że mogliśmy dzięki niemu poznać potrzeby rynku, mogliśmy poznać dzięki niemu potrzeby zamawiających, wykonawców, mogliśmy popełnić błędy,
które to błędy mogliśmy później i rozwiązania zaadresować w tymże większym projekcie, o którym dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać, że się udał i został zrealizowany. Więc biorąc pod uwagę z jednej strony te wszystkie uwarunkowania prawne, z drugiej strony braliśmy pod uwagę uwarunkowania faktyczne, więc w roku 2018, wcześniej w roku 2017, jak analizowaliśmy system, wiedzieliśmy, że nie ma możliwości fizycznej, żeby strona rządowa nie włączyła się w budowę narzędzia elektronicznego, ponieważ strona biznesowa, strona prywatna nie była w stanie obsłużyć wszystkich zamawiających, którzy dotknięci byli obowiązkiem elektronizacyjnym. Ja przypomnę, że w Polsce mamy około 13 tysięcy aktywnych zamawiających, a 32 tysiące takich zamawiających ogólnie. I teraz nie było narzędzi i nie było podmiotów, które byłyby w stanie obsłużyć wszystkich zamawiających. Więc to też była taka potrzeba biznesowa, żeby stworzyć narzędzie, które rzeczywiście będzie mogło dotrzeć do tych zamawiających, których potrzeby nie będą mogły być zabezpieczone przez rozwiązania komercyjne. I na to jeszcze, drodzy Państwo, nałożyła się kwestia tego, jak szeroko elektronizować, a więc czy elektronizować wszystkie procesy związane z zamówieniami publicznymi, czy elektronizować procesy wewnętrzne poszczególnych zamawiających, czy próbować synchronizować poszczególne narzędzia, próbować je w jakiś sposób unifikować procedury itd., itd. I tutaj stanęliśmy też przed takimi dosyć trudnymi wyborami. I wydaje się, że decyzje, które podjęliśmy, te decyzje były też podejmowane w trybie publicznych prezentacji projektu. Tutaj konsultowaliśmy ten projekt też z rynkiem. Okazało się, że chyba rozwiązanie, które wybraliśmy, było rozwiązaniem najbardziej optymalnym, a więc skupiamy się tylko i wyłącznie na prowadzeniu postępowaniu, na udzielaniu tegoż zamówienia. Nie ingerujemy w procesy, które trwają wewnętrznie u zamawiającego, te procesy, które są przed wszczęciem postępowania i nie ingerujemy w procesy, które są po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne. Nie ingerujemy również w procesy, które toczą się równolegle, a więc w procesy delegowania zadań, w procesy przykładowo fakturowania itd., itd. To są rzeczy, które wyjęliśmy poza ten projekt, który finalnie udało się zrealizować. Wydaje się, że to też było bardzo dobre założenie. I ostatnie założenie, które nam przyświecało i ja nie ukrywam, że z mojego takiego zarządczego punktu widzenia było to bardzo ważne. Otóż, drodzy Państwo, podejmując decyzję o budowie tego narzędzia i budując w ogóle sam jego szkielet, myśląc o tym, jaką to narzędzie ma mieć wartość, przyświecał nam jeden cel, żebyśmy w systemie zamówień publicznych w jednym miejscu mieli dane. Do tej pory dane w systemie zamówień publicznych i o systemie zamówień publicznych były rozproszone. Były to dane rozproszone czy na sektory, czy na branże, na poszczególnych zamawiających. Nie mieliśmy danych o tym, jak jest, nie mieliśmy danych zbiorczych o tym, jak są kontraktowane te 300 miliardów złotych, które funkcjonuje w systemie publicznym rok do roku. Teraz dzięki platformie zamówień, dzięki modułowi BI, ale też dzięki temu, że budując to narzędzie i realizując ten cel, który nam przyświecał, przewidzieliśmy odpowiednie rozwiązania w warstwie legislacyjnej, czyli w prawie zamówień publicznych, udało nam się, że będziemy dysponować na bieżąco danymi o systemie zamówień publicznych. A więc to jest wartość, której wcześniej nie mieliśmy i ta wartość musi być zebrana w jednym ręku. W momencie, kiedy byśmy mieli rozproszenie na poszczególnych zamawiających, rozproszenie na poszczególnych dostawców platform, nie dałoby się wykorzystać tych danych. Myślę, że rozmawiając o elektronizacji, rozmawiając o digitalizacji, nikogo nie muszę przekonywać, jak ważne w dzisiejszych czasach są dane, jak one są ważne po to, żeby monitorować, żeby ewaluować, żeby podejmować konkretne decyzje zarządcze. I myślę, że w takim dużym uproszczeniu to były te wszystkie okoliczności, które spowodowały, że podjęliśmy decyzję o realizacji tego projektu. I ta realizacja ani nie była łatwa, ani nie była krótka, ale cieszę się, że ten projekt jest tym projektem, o którym można powiedzieć, że się zrealizował. Wiemy, że wiele projektów informatycznych na budowę systemów, zwłaszcza tak dużych jak ten
no niestety nie kończy się sukcesem, 2/3 takich projektów nie kończy się sukcesem. Tym bardziej cieszę się, że ten projekt udało się zrealizować i udało się zrealizować w czasie. No właśnie, panie prezesie, bo tutaj ze słów pana prezesa też wynika, że platforma zamówienia jest takim narzędziem niezwykle, niezwykle kompleksowym, ale żeby takie narzędzie powstało, potrzebny jest w ogóle sam projekt, potrzebne jest przyjęcie jakiejś formuły budowy takiego narzędzia. I tutaj urząd zdecydował się na formułę zwinną oraz PRINCE. I o jakie doświadczenia jest w ogóle urząd bogatszy poprzez w zakresie zarządzania w ogóle samym projektem i czy taką formułę właśnie, tą formułę zwinną możemy polecić innym zamawiającym? Tutaj myślę, że pan Piotr Biłas, kierownik projektu e-zamówienia, będzie najwłaściwszą osobą do tego, aby na ten temat się wypowiedzieć. Na pewno z punktu widzenia realizacji projektu zarządzania model hybrydowy przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim sam klient nie musi czekać na produkt do końca, tak jak to ma miejsce w projektach waterfallowych, czyli mamy etap analizy, etap wytwórczy, później mamy etap testów, czyli kilka miesięcy czekamy na produkt, który finalnie będzie udostępniony. W przypadku realizacji zwinnej mamy możliwość weryfikacji produktu w takich cyklach dwutygodniowych, czyli zarówno mamy element związany z planowaniem, czyli to, co będzie jakby wzięte na warsztat przez wykonawcę w najbliższych 2 tygodniach i będzie nad tym pracował w ramach zdefiniowanych wymagań, określonych tutaj jakby zakresów tematycznych i danych. Następnie po tych 2 tygodniach zamawiający, czyli ten klient może dokonać tego review demo, zobaczyć, jak ten produkt został wytworzony i następnie może na bieżąco weryfikować i zgłaszać uwagi. To jest bardzo dobre, dlatego że z punktu widzenia tego projektu, jakim była platforma, bardzo dużego, złożonego projektu, który ma wiele powiązań biznesowych, zarówno powiązań związanych z rozporządzeniem odnośnie ogłoszeń, ustawą, to było bardzo istotne, aby móc na bieżąco ten produkt przeglądać, tak? Bo gdyby przyszło nam, jak pracowaliśmy w 2020 roku nad biuletynem zamówień publicznych, który miał szereg formularzy, szereg powiązań, przyjść w okresie miesiąca do jego weryfikacji, to na pewno nie udałoby się nam na 1 stycznia tego biuletynu udostępnić, więc na pewno niebywała korzyść jest to, że w krótkich odcinkach czasu dostajemy produkt w pewien sposób skończony, który możemy przejrzeć, możemy go zweryfikować, możemy zgłosić uwagi i z kolejnymi elementami, czyli przyrostowo jakby te efekty pracy uwzględniać. Połączenie PRINCE'a z Agile'em na pewno to jest element, który zawsze w takich projektach, zwłaszcza realizowanych w wyniku udzielonego zamówienia, będzie miało miejsce, no bo elementy takie zarządcze dotyczące planów, harmonogramów muszą mieć. PRINCE w pewien sposób porządkowuje tą część dokumentacyjną, część taką organizacyjną, no bo nie ukrywajmy, zwinność daje nam możliwość pewnego zarządzania produkcją, natomiast co do zasady musimy mieć określone ramy czasowe i zakres, tak? Więc ten zakres, który troszkę w tej metodyce zwinnej mówi, że możemy w pewien sposób zdecydować, co jest dla nas najbardziej potrzebne, a z tych rzeczy, których powiedzmy możemy zrezygnować, są odsuwane w czasie lub nierealizowane, no to niestety w przypadku takiej hybrydy, gdzie realizujemy kontrakt, który ma jasno określone wymagania, no to troszkę ta zwinność nie ma pełnego zastosowania, natomiast bardziej umożliwia to elastyczne podejmowanie, co robimy w pierwszej kolejności, ale ten zakres realizujemy w całości. Drugi element taki z punktu widzenia zespołu to, że zespół zarówno wykonawcy, jak i zespół zamawiającego na bieżąco uczestniczą w pracach, czyli de facto możliwość taka, która też nam trochę wymusiła pandemia, ale to myślę, że to jest korzyść, która już dzisiaj funkcjonuje i w zasadzie nikt sobie nie wyobraża realizacji projektu w takiej formule stacjonarnej jak dotychczas, czyli spotykamy się w jednej sali, wszyscy siadamy do jednego stołu i ten czas, który byłby poświęcony na faktycznie merytoryczne spotkanie, poświęcone na dojazd, organizację, to dziś możemy w dowolnej chwili zrealizować takie spotkanie, umówić bardzo szczegółowo tematy i spotkać się kilka razy dziennie, niż jak to w takiej formule zwykłej, nawet waterfallowej, jest jakby takim elementem planowania. Czyli na pewno korzyść czasowa, kosztowa. I to są te doświadczenia, które pokazują, że realizacja projektu w tej formule hybrydowej z połączeniem PRINCE'a i z innej daje korzyść, że ten produkt końcowy rzeczywiście będzie tym produktem, który oczekujemy. Wiadomo, jak w każdym projekcie metodyka zwinna ma swoje plusy i minusy, natomiast
niebywale, korzyść jest tutaj dla zamawiającego bardzo duża i sami realizując ten projekt widzimy, że przy tak dużym projekcie, tak dużym złożonym, dało to nam tą gwarancję, że jednak te terminy, które założyliśmy w ramach naszego kontraktu, zostały tutaj dotrzymane i dzisiaj finalizujemy projekt z sukcesem. Może tak. Ja jeszcze dopowiem tak trochę od kuchni, bo wiadomo, że Piotrowi może trochę nie wypada, ale ja myślę, że istotę tych projektów agile'owych oddaje słowo sprint. Czyli te zadania są dzielone na sprinty. Te sprinty w naszym przypadku były dwutygodniowe. I to słowo sprint naprawdę oddaje to, co się w ciągu tych dwóch tygodni działo, tak? A więc początek tygodnia, planowanie, refinementy i tak dalej, realizacja na bieżąco, szybkie strzały, wymiany informacji, odbiory, poprawianie. Wchodzimy w nowy sprint, ewentualnie równolegle było kilka sprintów, bo były różne zakresy, więc każdy zakres, każde zadanie miał swój sprint. I teraz do czego zmierzam? No dzisiaj już tak z perspektywy tych 11 kwartałów realizacji to wygląda tak dosyć ślankowo, nasza tutaj rozmowa. Natomiast na pewno tutaj zespół, taka praca wymagała permanentnego zaangażowania takiego na 100-120% zespołu, bo nie było momentu, kiedy można było sobie odpocząć. Cały czas zespoły musiały być zaangażowane, zespoły po stronie czy wykonawcy, czy tutaj administracji. Wiadomo, że z naszego punktu widzenia taki system pracy dla nas był nowością i tutaj ja jakby dziękuję wszystkim członkom naszego zespołu za to, ile oni włożyli w to pracy, bo ja przy tym byłem, widziałem ten obłęd korespondencyjny, widziałem ten obłęd telefoniczny, realizacyjny i tak dalej. Ale wiem jedno i jeżeli ktoś z Państwa będzie realizował u siebie taki system, nie ma innej drogi do tego, żeby powstało skuteczne narzędzie. Trzeba od początku wejść w ten projekt, musi boleć i muszą być, to jest podstawa, zaangażowani ludzie, tak jak właśnie Piotr, tak jak Krzysztof od pierwszego dnia projektu, którzy, no, czy jest to poniedziałek, czy jest to sobota, czy jest to niedziela, to jesteśmy w tym projekcie i próbujemy go dowieść do samego końca, bo agile'owo ładnie to brzmi, zwinnie i tak dalej, ale polega to na tym, że jest się naprawdę 24 godziny przez 7 dni w tygodniu w projekcie, ale dzięki temu jest ten finał, który mamy dzisiaj. Gdybyśmy zrobili to waterfallowo, absolutnie nie byłoby skutecznego finału. Nie mam tutaj złudzeń. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz w kontekście samego projektu, tak, platformy e-zamówienia, jedną rzecz jeszcze uściśleć. Wydaje mi się, że to też jest ciekawe z punktu widzenia naszych odbiorców. Mianowicie to sytuowanie platformy e-zamówienia względem tych wszystkich komercyjnych platform dostępnych na rynku. Czy to jest jakby one stoją w jednym szeregu, czy są one od siebie zależne, czy całkowicie niezależne, czy być może są one w jakiś sposób komplementarne? Zacznę może tak, bo z perspektywy platformy zamówienia ciężko powiedzieć, że wszystkie stoją w jednym szeregu, z uwagi na to, że sama platforma zamówienia ma wiele innych jeszcze elementów czy modułów, patrząc z perspektywy nawet naszych obowiązków, czy biuletynu zamówień publicznych, czy SNDR-a, że one stoją w tym samym miejscu, gdzie inne portale zakupowe. I tu jako Urząd Zamówień Publicznych jesteśmy troszeczkę w innej perspektywie i to my musimy nadawać pewne kierunki jako działania platformy zamówienia, z uwagi na to, że to naszym zadaniem jest co do zasady standaryzacja tego procesu udzielania zamówień publicznych, więc to my musimy gdzieś te kierunki wskazywać. To jest jako taki pierwszy element. Druga kwestia, warto wrócić do tych części takiej historycznej, jeżeli chodzi o założenia nasze jako Urzędu Zamówień Publicznych, bo my od samego początku dążyliśmy do tego, żeby był ten rozkład portali zakupowych i platformy zamówienia, żeby nie robić tylko i wyłącznie jednego narzędzia do elektronicznej komunikacji, bo to też nie służy zamawiającym, to nie służy wykonawcom, nie służyłoby nam, jeżeli chodzi o kwestię związaną nawet właśnie z kwestią zebrania tych danych w jedno miejsce, bo to jest też bardzo istotna kwestia. I
od samego początku musieliśmy połączyć te wszystkie elementy i brać pod uwagę zamawiających, którzy już mieli swoje rozwiązania, portale zakupowe, które mają produkty i sprzedają je na rynku, jak i narzędzia, które powiedzmy dopiero będą powstawały albo powiedzmy będą stanowiły jakieś potrzeby dla zamawiających. I w tym kontekście musieliśmy brać pod uwagę, że platforma e-zamówienia musi być pewnym takim łącznikiem do tych zadań, ale też w takim zakresie, żeby nie wyeliminować albo nie ograniczać, albo nie utrudniać pracy też wykonawcom, bo platforma e-zamówienia co do zasady ma służyć nie tylko zamawiającym, ale też wykonawcom i tutaj jest ta istotna część, dlatego budowaliśmy elementy takie integracyjne pomiędzy portalami, pomiędzy platformą e-zamówienia, zbudowaliśmy w ramach tego projektu i te główne założenia, które się pojawiają u nas, to jest możliwość skorzystania z menadżera tożsamości, czyli logowania się poprzez nasz login i hasło platformy zamówienia również na portalach zakupowych. Więc portale zakupowe, jeżeli skorzystają z tej możliwości, będą mogły zintegrować się z platformą zamówienia, wykonawcy czy zamawiający będą mogli korzystać z jednego loginu i hasła. Druga kwestia, która jest już ułatwiająca pracę stricte zamawiającym, czyli w momencie, kiedy przygotowują te zadania swoje związane z postępowaniem udzielenia zamówienia, będą mogli przekazywać w odpowiedni sposób przygotowane dokumenty, ogłoszenia głównie to chodzi o ogłoszenia o zamówieniu, do biuletynu zamówień publicznych, czyli portale zakupowe mogą stać się SNDR-ami dla platformy zamówienia. To w takiej formule, jeżeli byśmy użyli tą nomenklaturę z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, tak jak my jesteśmy SNDR-em dla Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w tym momencie. I to bym powiedział, to jest jeden z elementów. Kolejną kwestią taką ułatwiającą jest możliwość przesyłania planów postępowań, jak i ostatecznie sprawozdań rocznych, również za pośrednictwem z biuletynu zamówień, z portali zakupowych do platformy zamówienia. To jest całość tego działania, któremu służy w ogóle cyfryzacja, czyli reużycia danych, skorzystania z tego, co wytworzymy już w pewnym miejscu, żebyśmy mogli z tego korzystać i w odpowiedni sposób ułatwiać sobie pracę. I to jest takie główne założenie. Jeżeli ktoś decyduje, jakikolwiek zamawiający decyduje się korzystać z portalu zakupowego, ma możliwość skorzystania z tych narzędzi takich wspierających i integracyjnych z platformą zamówienia. Jeżeli zdecyduje się oczywiście na korzystanie z platformy zamówienia, do czego zapraszamy, to te elementy ma u siebie, no ale platforma zamówienia jest ogólnym narzędziem. Jeżeli ktoś będzie miał pewną specyfikę, od samego to początku powtarzamy, że jeżeli jest pewna specyfika zamawiającego, potrzebuje innych narzędzi, całego tego workflow do przygotowania postępowania, jak najbardziej może skorzystać z portalu zakupowego, który jest na rynku. Ja myślę, że przejdziemy teraz do takich kwestii związanych trochę z przyszłością narzędzia, z przyszłością platformy, w ogóle elektronizacji, ale zacznę od takiej kwestii, bo no, jak wiemy, tak, platforma jest zbudowana, działa, tak, natomiast no, jak każde narzędzie wymaga tego, żeby dbać o nie, utrzymywać, tak, i troszczyć się, aby działało to tak, jak działać powinno. W związku z tym, czego w najbliższym czasie możemy się spodziewać w zakresie utrzymania platformy i czy jak zamawiający mają się przygotować do przejścia z mini portalu lub z innych narzędzi na platformę? To myślę, że pierwszą taką nowością, która pojawi się już w przyszłym tygodniu od poniedziałku, to jest to, że uruchamiamy bezpośrednio w Urzędzie Zamówień Publicznych infolinię dla użytkowników platformy zamówienia, którą będą świadczyć merytoryczni pracownicy urzędu. Wsłuchujemy się jakby w głosy zamawiających i wykonawców, no bo to nie tylko zamawiający, ale i wykonawcy są tymi uczestnikami tego rynku zamówień publicznych, że oczekują oni profesjonalnego wsparcia merytorycznego w zakresie funkcjonalności, które udostępnia platforma. I to jest jakby realizacja tego postulatu, wpisanie się w te potrzeby, więc tym samym infolinia platformy, która dotychczas funkcjonowała i była świadczona przez wykonawcę systemu, z poniedziałkiem przestanie być aktywna. Dzisiaj również pojawi się aktualny komunikat dotyczący numeru nowej infolinii i od poniedziałku nasi konsultanci będą wspierać użytkowników. Myślę, że na pewno to będzie też dodatkowa korzyść, dlatego że użytkownicy będą mogli również rozwiać pewne wątpliwości, zadać pytania.
Oczywiście kwestie techniczne w dalszym ciągu zostaną do rozwiązywania po stronie tutaj wykonawcy, ale chcąc też jakby ułatwić proces, będziemy też wspierać użytkownika, w jaki sposób należy takie zgłoszenie przygotować, co trzeba załączyć, tak aby ten opis był właśnie w pełni, aby ten proces obsługi również przebiegał dosyć sprawnie. No bardzo kluczowe oczywiście są te elementy związane z wszczynaniem postępowania, publikacją dokumentów, jak i również cały moduł ofert wniosków, dla których bardzo istotne są terminy dotyczące tego, kiedy tą ofertę należy złożyć, aby wykonawca w przypadku problemów, bo mamy tutaj już też taki katalog pewnych zagadnień, które się powtarzają wielokrotnie, czyli no nie mogę na przykład złożyć oferty, dlaczego? No bo nie mam uprawnień. Wydają się takie dość proste i banalne pytania, ale one w wielu przypadkach rozwiązuje ten problem, czyli za 15 minut przed terminem składania ofert wykonawca nie może złożyć oferty i co robić. Czyli żeby nie musiał dzwonić na infolinię, która przyjmie zgłoszenie i oczekuje na odpowiedź na zgłoszenie, tylko uzyska tą odpowiedź tu i teraz. I to jest zadanie, które na pewno przyspieszy ten proces i rozwiąże wiele kwestii, które dzisiaj mogły być niezaadresowane. Kolejny element, który jest niezmienny i który w okresie utrzymania będzie miejsce, to jest nasza platforma edukacyjna, czyli wersja demo platformy, która jest tożsama z produkcyjną, na której zamawiający mogą przeprowadzić w pełni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i również mogą je jakby realizować od strony wykonawcy, czyli mogą przetestować cały flow postępowania, zweryfikować, czy to, co zamieszczają, wszystkie informacje, które ujęli w ramach tego postępowania, są zrozumiałe dla wykonawców. Mogą się zmierzyć z tym, czy wykonawca może mieć jakiś problem, na przykład ze złożeniem oferty, ze zrozumieniem dokumentów, pobraniem, czy w sposób udostępnienia dokumentów, wprowadzenia wszelkich informacji jest przejrzysty, czy wszystkie informacje pojawią się. I to jest jakby też ta korzyść, że nie ma tego ryzyka, że popełnimy błędy już w tym postępowaniu rzeczywistym, które będziemy prowadzić na wersji produkcyjnej, ale tutaj bez żadnych konsekwencji takie postępowania mogą sobie zamawiający wykonać, ale i też wykonawcy mogą również w tych postępowaniach ćwiczyć proces składania oferty właśnie z wykorzystaniem formularza ofertowego, który mamy udostępniony na platformie, w jaki sposób go pobrać, w jaki sposób go wypełnić, jak podpisać, w którym miejscu załączyć, bo również formularz ofertowy można podpisać i podpisem wewnętrznym i zewnętrznym, bo to też kwestia, która się pojawia niejednokrotnie, więc platforma edukacyjna, materiały instruktażowe, filmiki instruktażowe, to jest ten element, który będzie cały czas rozwijany, bo oczywiście platforma będzie się rozwijała, o czym tutaj pan dyrektor wspomni w kolejnej części naszego spotkania, więc będziemy żyć jakby w tym dalszym świecie rozwoju i tej edukacji użytkowników. Myślę, że kolejny element, o którym już niejednokrotnie wspominaliśmy, to podcasty. Czyli będziemy chcieli nagrywać krótkie filmiki dla użytkowników, udostępniać je i inspiracją do tych nagrań będą zarówno pojawiające się pewne zagadnienia z systemu obsługi zgłoszeń, czyli na przykład problemy, z którymi najczęściej mierzą się użytkownicy. Oprócz tego inspiracją będą na przykład konkretne wydarzenia, które mają nastąpić w danym czasie. Na przykład najbliższym takim wydarzeniem będzie przygotowanie planów postępowań, przygotowanie sprawozdań rocznych, to z czym się mierzą zamawiający i sprawia największą trudność, bo jak wiemy w ostatnim tygodniu składają najwięcej sprawozdań, a właśnie żeby już tą edukację wprowadzić, żeby nie zostawiać tego na koniec, ale i też w ramach tej edukacji przekazywać, jaka jest korzyść skorzystania z platformy i co też ta korzyść wpływa właśnie na sprawozdanie roczne, czyli że mamy te dane pobrane już bezpośrednio z platformy, czy one wymagają jakiejś weryfikacji, korekty, a nie przygotowania od zera. I oczywiście no, działania takie, które urząd od początku prowadzi, czyli działania w terenie, chcemy w przyszłym roku oczywiście w wielu miejscach w Polsce jechać do zamawiających i tutaj prowadzić działania edukacyjne, szkoleniowe, bo ten kontakt też bezpośredni z użytkownikami jest bezcenny, tak? Możemy wejść wtedy w interakcję, tak? I to jest troszkę inna formuła niż taka formuła online'owa. Oczywiście ona jest bardzo, bardzo ważna, bo też tak jak tutaj Państwo dzisiaj możecie zadawać pytania, na które odpowiadamy, ale na żywo możecie Państwo też dotknąć tego systemu, tak jak już teraz zaczęliśmy takie działania, że prowadzimy takie szkolenia, w których użytkownicy również zadają pytania. Mamy eksperta, który w stanowisku siedzi i może każdy podejść i przeprowadzić jakieś funkcjonalności bezpośrednio w systemie, tak wyjaśnić swoje wątpliwości. To jest ten element, który na pewno będzie nieodzowną częścią tej całej edukacji, tego utrzymania platformy dla użytkowników. Może jako ciekawostkę tylko dodam, że
Właśnie 3 tygodnie temu zespół był w Wielkopolsce i tutaj 80 takich bezpośrednich zamawiaczy przeklikało to z zespołem, a w zeszłym tygodniu na Pomorzu, więc zależy nam na tym, żeby docierać do wszystkich województw. Na pewno to się będzie działo. Oczywiście no nie mamy takiego potencjału, żebyśmy byli codziennie albo raz w tygodniu, ale na pewno będziemy pielgrzymować, tak jak w minionym roku pielgrzymowaliśmy z prawem zamówień publicznych. Tak, teraz na pewno będziemy pielgrzymować tutaj z platformą i pokazywać. I też jako ciekawostka, Piotr wspomniał o tych podcastach, które będą nagrywane, więc mam tu obiecane od zespołu, że debiut nastąpi 3 listopada, czyli już za 2 tygodnie. Także wiele dobrego słowa będziemy głosić a propos platformy zamówienia w najbliższej przyszłości. Trochę pan dyrektor został taki wyzwany do odpowiedzi tutaj przez Piotra. No z tym ja ten wątek pociągnę, bo wydaje mi się, że jest to niezwykle interesujące zagadnienie, bo projekt się kończy, tej budowy platformy zamówienia, ale umówmy się, to jest dopiero początek. To jest trochę jak Jeremy Sochan, którego projektem było wejście do NBA, a teraz zaczyna się kolejny etap, prawda, jego gra w tej najlepszej lidze świata. W związku z tym, jakie plany rozwojowe na najbliższy czas ma najlepsza platforma zakupowa na świecie, jeśli mogę tak powiedzieć? No, trochę się uśmiecham, bo my dosłownie wychodzimy z tego momentu, dosłownie otrzepujemy się jeszcze z kurzu w ramach prac, które wykonywaliśmy, więc przyszłość, tylko że oczywiście o przyszłości to my rozmawiamy cały czas i nie ma tutaj, to w zeszłym roku już mieliśmy spotkania na temat prac rozwojowych, w tym roku gdzieś powiedzmy zbieramy to najbardziej, te najważniejsze kwestie, które musimy wziąć pod uwagę przy rozwoju, bo to jest taka kluczowa kwestia, że zawsze, nawet tak jak tutaj w tym projekcie przez te 3 lata, zrobiliśmy bardzo dużo, też sobie zdajemy sprawę, jeżeli chodzi o moduły, od modułu tożsamości, modułu biuletynu zamówień publicznych, modułu ofert wniosków, SNDR-a i sprawozdań i tak dalej, jeżeli to wszystko podsumujemy, to naprawdę jest ogrom pracy przez 3 lata, ale też zdajemy sobie sprawę, że w takiej formule budowanie projektów jest no bardzo trudne i ono też ma zawsze te ograniczenia tą z gwiazdeczką, czy się uda, bo w ten sposób tak powiedzmy zagęszczone w realizacji projekty są naprawdę trudne do realizacji. I kwestia jest taka, że po prostu musimy te plany w jakiś sposób odłożyć, niektóre rzeczy gdzieś na bok, a niektóre rzeczy wziąć pod uwagę jako te istotne, pierwsze potrzeby, które musimy zrobić. Pierwszą oczywiście taką główną potrzebą, która się u nas pojawia, no to jest formularze, czyli te standardowe formularze do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, które są tym naszym wyznacznikiem, znowu z deadline'em na przyszły rok, bo obligatoryjne będą listopada 2023 roku, więc to już bierzemy pod uwagę. Mamy sender, mamy możliwość przekazywania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej za pośrednictwem platformy, co powoduje, że mamy automatycznie na platformie, możemy wykonywać jako zamawiający wszystkie zadania, czyli zarówno przygotowanie postępowania, opublikowanie, otwarcie ofert, przekazywanie ogłoszeń do biuletynu, do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, zamknięcie tego procesu na platformie, więc kontynuacja jest tutaj niezbędna, jeżeli chodzi o SNDR, więc to bierzemy pod uwagę jako taki trzon budowy platformy i rozwoju. Druga kwestia, która jest, no to jest element, na który kładziemy też duży nacisk, czyli przechowywanie i archiwizacja dokumentów, czyli sama integracja z EZDRP. No myślimy akurat o tym narzędziu, ale wiadomo, że też pod hasłem tego narzędzia EZDRP, no to wiadomo, że to jest i dwustronne pewne działanie, które wymaga zbudowania odpowiednich narzędzi integracyjnych, więc mamy nadzieję, że to konsekwentnie, powiedzmy, takie wystawione API do tego EZDRP może też będzie procentowało takimi zadaniami, że może też do innych systemów będzie można spróbować je wykorzystać, ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało, bo to jest też w ramach opracowania, ale ten element jest niezwykle istotny, jeżeli chodzi o przechowywanie dokumentów i wiemy o tym, że ten wątek jest systematycznie nam zgłaszany przez użytkowników, więc
Platforma e-zamówienia nie służy do przechowywania dokumentów, bo platforma e-zamówienia, jak każdy inny system zakupowy, służy do elektronicznej komunikacji w postępowaniu, a samo przechowywanie, archiwizowanie dokumentów, obieg dokumentów, to nie dotyczy tylko procesu zamówień publicznych, ale całego procesu obiegu dokumentów, jakie są w jednostce, więc to jest tylko element całego obiegu dokumentów, więc my zdajemy sobie z tego sprawę i ten proces musi być zintegrowany właśnie z takimi systemami do tego wykorzystywanymi. Kolejną rzeczą, którą bierzemy pod uwagę w przyszłościowym rozwoju, to wykorzystanie danych, które już mamy, które też w jakiś sposób ułatwią pracę dla użytkowników. Jest to praca nad protokołem z postępowania, bo większość danych mamy, to nie ma co tutaj ukrywać, na platformie te dane już są. Protokół z postępowania był jednym z takich elementów, założeń, które już mieliśmy przy tym projekcie, tylko że wiedzieliśmy, że w tym trzyletnim projekcie nie byliśmy w stanie już tego zrealizować, nie dopychaliśmy na siłę, bo faktycznie mogłoby się to nam nie udać, więc nie miało to sensu, więc odłożyliśmy. Ja tylko sprostuję, nie mieliśmy tego w podstawowym zakresie. Nie mieliśmy tego w podstawowym zakresie, my gdzieś tam to rozważaliśmy w tych pierwotnych założeniach. Tak, protokołów postępowania. Biorąc pod uwagę te dane, ale po prostu to nie było możliwe do realizacji, więc my tutaj przekładamy to na przyszłość i to właśnie w tym najbliższym czasie, jeżeli chodzi o te działania. Myślimy cały czas myślę, że w dalszej przyszłości, jeżeli chodzi o platformę zamówienia, czyli zaufanej strony trzeciej dla wszystkich portali zakupowych, czyli żebyśmy przechowywali logi z składania ofert i otwarcia ofert na platformie zamówienia, więc to będzie też elementem takim integracyjnym dla portali. No i kwestia, która już się toczy, o której nie można zapominać, to jest możliwość skorzystania z planu postępowań innej jednostki. To jest w zakresie często zamawiających, które mają też oddziały, więc to jest element, nad którym już pracujemy w ramach rozwoju platformy i będzie niedługo udostępniona. Platforma zamówienia to jeden z elementów tej elektronizacji zamówień publicznych, niezwykle ważny, ale cały czas jeden z elementów. W związku z tym, jaką widzimy przyszłość elektronizacji? Czy są jakieś takie kierunki, w których ta elektronizacja zamówień publicznych będzie podążać? Wydaje mi się, że możemy mówić na dzień dzisiejszy o trzech kierunkach. Jeden bardzo ważny, który jest związany z dalszą elektronizacją w systemie zamówień publicznych, to jest kwestia związana z elektronizacją Krajowej Izby Odwoławczej. I to jest, działania już w tym zakresie podejmujemy, bo wprowadzamy elektroniczny protokół. Tutaj na razie na pierwszych 5 salach, w następnym roku będziemy to rozwijać, żeby na wszystkich 12 salach taki elektroniczny protokół był dostępny, ale będzie potrzebna również ingerencja legislacyjna, bo chcielibyśmy iść krok dalej, to znaczy, żeby te rozprawy również odbywały się zdalnie. Oczywiście nie wszystkie, możliwość zostawienia tutaj takiej możliwości, ale żeby to było. I teraz budując przykładowo infrastrukturę pod elektroniczny protokół, jesteśmy już przygotowani pod to, żeby jeżeli tylko będzie zmiana legislacyjna, żeby już można było to od razu wdrożyć, nie trzeba będzie wtedy czekać, nie trzeba będzie realizować żadnego dodatkowego projektu. Więc to jest taki jeden taki stricte zamówieniowy kierunek i myślę, że tak jak sondujemy, rozmawiamy, na razie nie spotkaliśmy się z jakimś dużym sprzeciwem ze strony interesariuszy. Drugi kierunek, który myślę jest jeszcze bardzo mało wyeksploatowany w Polsce, to jest kwestia Building Information Modeling. I tutaj, czyli to modelowanie danych w budownictwie. I myślę, że to jest rozwiązanie, temat rzeka. Jesteśmy zaangażowani w wiele działań propagujących. Uważamy, że to jest przyszłość. Tak? Nie jestem w stanie powiedzieć, czy w Polsce ta przyszłość się zmaterializuje za 3, za 5, za 7, 8, 10 lat. W Ministerstwie Rozwoju i Technologii również są podejmowane działania w tym kierunku. Wiadomo, że wiąże się to z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury, ze zmianą sposobu myślenia, z odpowiednim kształceniem i tak dalej, ale wydaje się, że tutaj ten kierunek tego projektowania, znowu używania tych danych, o których mówi Krzysztof, możliwości ich wykorzystania, możliwości
reużycia pewnych projektów, które powstają i tak dalej, i tak dalej. No to jest kwestia, która jest przed nami, a w wielu krajach to się już dzieje, więc ten rozwój u nas w Polsce też się dzieje, już między 10 a 15% inwestycji infrastrukturalnych, prywatnych już jest przy użyciu BIM-u realizowanych. Więc to jest ten drugi zakres, który na pewno się wydarzy. I trzeci zakres to jest ten, o którym właśnie Krzysztof wspominał, to te potrzeby biznesowe, bo jesteśmy tu i teraz, a myślę, że za rok, za dwa, za trzy wykreują się potrzeby biznesowe poszczególnych interesariuszy. I tak jak my tutaj przewidujemy przykładowo ten elektroniczny protokół z postępowania o zamówienie, to dla zamawiających. Za chwilę może powstać moduł przykładowo wadiów i gwarancji czy jakiejś płynności finansowej dla wykonawców, więc tego typu potrzeby biznesowe na pewno sprawią, że wszystkie narzędzia będą się rozwijać i też myślę, że warto wspomnieć też o tym, że też dostawcy tych narzędzi, tak jak my, tak jak dostawcy komercyjni, też widzą potrzeby rozmów, widzą potrzeby spotkań, widzą potrzeby wymiany doświadczeń, bo ta wymiana doświadczeń również sprawi, że te usługi będą lepiej świadczone dla ich klientów, czy z naszej strony dla państwa. I tutaj mamy na początku listopada takie bardzo, myślę, dobre wydarzenie, jednoczące troszeczkę dostawców platform. Takie doświadczenie zatytułowane Positive Procurement, bo to się mieści w filozofii naszej urzędu, to znaczy my chcemy mówić o tym, co się dzieje, co robimy i co się realizuje, a nie o tym, co się nie udaje, albo o tym, co można by było zrobić. Więc takie spotkanie na początku listopada mamy i też bardzo się z tego wydarzenia cieszymy, bo to jest takie miejsce, gdzie można się wymieniać doświadczeniami, można je zebrać, można, tak jak Krzysztof powiedział o tym, że przykładowo platforma może być tą zaufaną stroną trzecią, tak? Więc to są takie różne kierunki, o których możemy dyskutować, które możemy się wspierać, wymieniać doświadczeniami po to, żeby ta elektronizacja przynosiła docelowo swoje efekty. Wszyscy, Michale, ja tu jeszcze może powiem o jednej rzeczy, która chyba wszystkich nas boli, czy zamawiających, czy wykonawców, czy nas jako regulatora. Wszyscy mamy problem z kadrami, a myślę, że w sensie, że po pierwsze ich nie ma, po drugie kwestia pracy włożona w edukowanie i przygotowanie pracowników, specjalistów. A wszyscy chcielibyśmy, żeby te zamówienia były prowadzone w sposób otwarty, innowacyjny, żeby był czas na to, żeby pomyśleć o kryteriach itd., itd. I myślę, że te narzędzia elektroniczne, one nam to na to pozwalają, ponieważ przykładowo dokonując otwarcia na platformie zamówień, od razu mamy automatycznie stworzoną informację do prezesa, mamy stworzoną informację z otwarcia. To jest pewna oszczędność czasowa. Budując plan postępowań, czy przygotowując informacje do prezesa o udzielonych zamówieniach, też mamy szansę budować to automatycznie, więc z elektronizacją wiąże się pewna automatyzacja. Ta automatyzacja powoduje pewną oszczędność z jednej strony czasu, ale z drugiej strony dostarcza też informacji. Oszczędność czasu plus informacja, którą uzyskujemy, to jest ta iskra, która może sprawiać, że będą się pojawiać albo ciekawsze zamówienia, albo po prostu będą się pojawiać generowane, wymyślane przez interesariuszy potrzeby, które czy platforma zamówień, czy platformy komercyjne powinny wsłuchiwać się i zaspokajać te potrzeby. Ja myślę, że to jest dobra puenta naszej dyskusji. Bardzo Panom dziękuję. Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Dziękuję Państwu Krzysztof bardzo. Krzysztof Fiołek, dyrektor generalny Urzędu Zamówień Publicznych. Bardzo dziękuję. Piotr Biłas, kierownik projektu e-zamówienia. Dziękuję serdecznie. Bardzo Panom dziękuję jeszcze raz za ciekawą dyskusję. Ja zaproszę Państwa teraz na kilka minut przerwy. Trochę przearanżujemy tutaj studio, aby już koncentrować się na stricte takich rzeczach związanych z platformą e-zamówienia, w tym sensie takim codziennego użytkowania. Także już po krótkiej przerwie zajmiemy się kwestiami związanymi z rejestracją kont, różnymi uprawnieniami i rejestracją postępowań. Zostańcie Państwo z nami.